Jakiś czas temu w najnowszej aktualizacji Krwawa Klątwa, będącej pierwszym darmowym dodatkiem do Gwinta, wśród 100 nowych kart pojawiły się enigmatyczne drzewce, raczej nieznanej i bardzo mało eksponowanej istoty w wiedźmińskim świecie. Z racji mojego małego powrotu do karcianki Redów, do czego na pewno wrócimy innym razem, w mam nadzieję pełnoprawnej recenzji gry, postanowiłem przybliżyć wam krótką historię tych istot, pojawiających się zarówno w sadze, jak i grze wyobraźni, fabularnej grze RPG z 2001 roku. Dębostwory, czy potocznie drzewce, to istoty iście magicznie powołane do życia przez swoich opiekunów druidów. Druidzi, jak zapewne wiecie, bardzo cenią sobie wszelką faunę i florę, do tego stopnia, że gdy na takowym usiądzie komar, ten jeszcze powie mu smacznego. Dlatego też zawsze dążą do zachowania harmonii oraz równowagi w naturze, opiekując się przy tym rannymi zwierzętami oraz wszelkimi gajami, borami i lasami, w których szczególną uwagę poświęcają właśnie dębom. Dęby uważane są przez nich za najważniejsze drzewa, niemalże święte, choć trzeba zaznaczyć, że druidyzm nie jest religią polegającą na składaniu modłów do drzew, w grę wchodzi raczej wielki szacunek do natury. Oczywiście od zawsze byli i ludzie, którzy nie darzyli natury szacunkiem, biorąc od niej znacznie więcej niż potrzebowali, często po prostu marnotrawnie ją niszcząc. Druidzi, aby móc stawić opór swoim przeciwnikom, czy raczej osobom nic nie robiącym sobie zniszczenia natury, powoływali do życia za pomocą magii żywiołów, dębostwory, które miały za zadanie łapać nieproszonych gości. Oczywiście z pozoru przypominały one drzewa, głównie dęby, bo to z nich właśnie korzystali druidzi, jednak widok pełznącego za pomocą swych potężnych korzeni drzewopodobnego stwora szybko zmieniał odbiór sytuacji. Co warto zaznaczyć, w kwestii wyjaśnienia, zarówno jak i czarodzieje, również i druidzi oraz kapłani są w stanie wyczuwać moc oraz czerpać ją często nawet nieświadomie w trakcie swoistego transu, gdy medytują czy poddają się modłom. Drzewce powołane do swoistego drugiego życia nie są rzecz jasna swoistą rasą, jak różne potwory czy istoty pokroju wampirów oraz aguar. Nieco mylące może się wydać również podobieństwo do entów znanych ze świata Tolkiena. Choć zapewne to właśnie one posłużyły panu Andrzejowi Sapkowskiemu jako inspiracja, wiedźmińskie drzewce nie potrafią mówić, nie mają własnej historii i zapewne jakiejś głębszej świadomości, choć tego po prostu nie wiemy, a są jedynie powołane do życia przez druidów. Choć nie tylko oni mają taką możliwość oraz zdolności, również i driady, tak bardzo będące blisko z naturą, wystrzegające się wręcz rozpalania ognia, posiadają możliwość kreowania takich istot. I choć w samej sadze spotykaliśmy się tylko z przykładem dębostwora, nic większego nie stoi na drodze, aby ukształtować z natury istoty przypominające wielkie odyńce, wszelkie zwierzęta czy inne gatunki drzew, tym bardziej ze zdolnościami driad, które potrafią wpływać na to, jak kształtowane są drzewa, choćby do tworzenia swoich naturalnych domków. Mówiąc o tym, od razu przypomniała mi się scena z filmu Czarownica, kiedy to z magicznego lasu wyłaniają się drzewopodobne stwory w celu obrony swoich ziem przed ludźmi. Pachnie brokilonem na kilometr. Co jeszcze bardziej ciekawe, Geralt pierwszy raz miał możliwość zobaczenia dębostwora w Kedmirwit, przepraszam z góry za wymowę, które wyjątkowo mocno przypominało brokilon swoją dziewiczą naturalnością, lecz leży w Toussaint i prawdopodobnie gdyby nie zmiana planów, zapewne udalibyśmy się tam w dodatku krew i wino. To właśnie to wyjątkowe miejsce dla druidów znajduje się za tymi charakterystycznymi posągami. Na pewno jeszcze wrócimy do tej sprawy w niedalekiej przyszłości. Tymczasem dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych materiałów na moim kanale, pozdrawiam i do usłyszenia.